Witam serdecznie Państwa w telewizji naszej bielskiej, w studio telewizji Bielsko, które wygląda jak biblioteka. Zwykle ta biblioteka służy do tego, żeby ten dźwięk się fajnie rozchodził, ale tym razem jesteśmy naprawdę w bibliotece, ponieważ mamy autora książki w studio. Witam. Paweł Sylwester Więzik napisał książkę Dreszcze Beskidów i o tej książce będziemy za chwilę mówić. Paweł tu nie jest przypadkiem, bo jest naszym krajanem. Pochodzisz ze Szczyrku? Pochodzę ze Szczyrku, mieszkam w Bielsku. Sercem jestem rozdarty między Bielskiem i Szczyrkiem, więc tak, można powiedzieć, że krajanem. No i jakby nie pierwszy raz się spotykamy. Nie pierwszy raz się spotykamy, bo Pawła znamy z projektu SCZ Familia. Niedawno nagrywaliśmy teledysk, prezentowaliśmy ten teledysk w telewizji. Z żoną ten zespół tworzysz. Wcześniej puszczaliśmy inne teledyski, nagrywaliśmy programy, więc jesteś aktywny w tym świecie kultury, w obszarze kultury. No ale właśnie teraz się okazuje, że nie tylko piszesz teksty do swoich rapów, ale piszesz książki. Czy to jest pierwsza książka twoja? To jest pierwsza książka. Wcześniej były opowiadania, wcześniej był tomik wierszy. Jako taka dłuższa forma narracyjna to jest mój debiut. Tak. Mhm. Dreszcze Beskidów to jest, znaleźliśmy się gdzieś w stylistyce i w gatunku. Znaleźliśmy się w stylistyce i w gatunku. Dreszcze Beskidów to jest przede wszystkim taka powieść z pogranicza fantastyki, grozy, horroru, niektórzy mówią mrocznej baśni. Jakby wszystkie te określenia jednocześnie pasują i nie pasują do tej książki, bo myślę, że ona tak troszkę jest międzygatunkowo rozdarta. Na pewno można powiedzieć, że jest to książka, jest tam w niej sporo przygody, jest w niej sporo okultyzmu, jest trochę strachów i myślę, że tutaj bym ją gdzieś właśnie sytuował. W takim punkcie pomiędzy fantastyką, horrorem, a taką mroczną baśnią dla dorosłych. No i teraz zacytujmy historię, którą opowiedziałeś mi przed chwilą, jeszcze przed włączeniem kamer. Jak to w Radiu Bielsko ktoś zadzwonił, dostał książkę i pytał, czy dzieciak może ją czytać. Może ją czytać. Znaczy, i to jest też trudne pytanie, bo to wszystko zależy od tego, jak dziecko jest świadome, jak rozmawiamy ze swoim dzieckiem, no bo to jest książka dorosła. Ja przepraszam nastolatków, 11-letnich, że ich nazywałem dzieciakami. No oczywiście, no część z nich pewnie w internecie znacznie mocniejszym przekazem ma do czynienia niż w książce, aczkolwiek są tu też dorosłe sprawy, nie? Jeżeli z dzieckiem rozmawiamy otwarcie, też o tym, że są rzeczy na świecie dobre, złe, że przemoc na nim też występuje, że jest miłość, a wypadkową miłości jest często seks, to może taką książkę przeczytać. Jeżeli nie i chowamy jakby dziecko do jakiegoś tam etapu, bo nie jest jeszcze na to gotowe, no to wówczas bym radził poczekać. Czyli to jest jednak książka dla dorosłych. Tak bym, dla nastolatków i dorosłych, tak bym powiedział. Mhm. Ale o pewnej dozie zainteresowania fantastyką. Oczywiście. Wyobraźnią. No nie jest to książka historyczna, chociaż oczywiście ma tam elementy historyczne, bo całość dzieje się w XV wieku i jest jakby umocowane postacie, które tam występują, część postaci, są to postacie prawdziwe. Nie wiem, Piotr Komorowski, który rzeczywiście wówczas zarządza państwem żywieckim, czy też opat cystersów, który tam występuje, no choć rzucam tutaj, czy tam część zbójów, którzy są przedstawieni tam z imienia, czy Spitzmiana, jak to się mówi u nas, to też rzeczywiście w książkach historycznych występują, ale nie jest to książka historyczna. Daty, wydarzenia są tylko po to, żeby bardziej uwiarygodnić akcję, która jednak rodzi się w głowie autora. Czyli można powiedzieć fantazy. Na pewno jest duża dawka fantastyki, duża dawka wyobraźni, no bo też po części to wyniosłem trochę też z domu rodzinnego. No książka, jak rozmawialiśmy przed chwilą, też jest dedykowana tacie mojemu. Mhm. Dlaczego mojemu tacie? No, tata był takim pierwszym recenzentem przede wszystkim tej książki, taką kiedy osobą. Ona powstawała przez ostatnie kilka lat, ale tak naprawdę, jak mam z ręką na sercu być szczery, to tak mocno powstawała przez ostatnie półtora roku, dwa lata. Mhm. Tak? No, mój tato pierwsze kilka rozdziałów czytał i właśnie ten świat fantazy, ten świat wyobraźni, to w dużej mierze jest jego zasługa. Bo mówiłeś wcześniej przed kamerami, sobie powiemy jeszcze raz o tym, zresztą więcej się pewnie dowiem. Tata był instruktorem harcerskim, tak? Tak.
Tata był instruktorem harcerskim, tata był... No i był. Niestety musimy to powiedzieć, że nie ma go z nami już. Nie ma, zmarł, ubolewam nad tym niesamowicie, no ale nie doczekał wydania tej książki. Jako wielki miłośnik literatury, bo u mnie w domu się czytało i tata tak naprawdę do ostatnich minut swoich chciał otrzymać książkę jeszcze, wiedząc, że już jest bardzo źle z nim, no ale jednak ta literatura była dla nas bardzo zawsze ważna w domu, a szczególnie tata w nas to wpajał. Tak jak ten wspaniały świat właśnie fantastyki, wyobraźni, w ZHP, tak jak mówisz, mówiliśmy, prawda? Wyjeżdżaliśmy na obozy, to były takie obozy tematyczne, czasami jeden tydzień na przykład wcielaliśmy się, nie wiem, w kowboi Indian, żeby w następnym przenosić się do starożytnego Egiptu. Wraz z całymi legendami na ten temat, inscenizacjami, strojami, totemami, obrzędowością, to było coś niesamowitego i to też nie powstałaby książka, nie powstałaby, nie wiem, muzyka, nie powstałyby wiersze, gdyby nie to, czego doświadczałem jednak tam na etapie dorastania, gdzie tą moją wyobraźnię podsycano bardzo mocno też w domu. Nie? No właśnie, tutaj powiedziałeś o wierszach przed chwilą, ponieważ tak. Ja wiem i widzę, bo ja książki jeszcze nie przeczytałem, bo ja się chcę od niej dowiedzieć teraz troszkę. Nie sprzedaj za dużo informacji, żeby jej nie spoilerować. Staram się. Natomiast zauważyłem, przeglądając książkę, że rozdziały, które między innymi są też każdy wyposażony w rysunek. Tak, zgadza się. Który rysunek to robił? Lidia Borońska, to jest dziewczyna, którą poznałem w internecie w czasie pandemii do współpracy nad ilustracjami w książce. Czyli mamy rysunki, tak. I przed większością rozdziałów mamy wiersze. Wiersze, tak. Wiersze mamy, ponieważ jesteś też poetą. Tak, no wiersze mamy i to mamy je też nie przypadkiem, bo ta książka przechodziła, jak mówiłem, że kilka lat powstawała, to też nie kłamałem, ale dlaczego powiedzieć, że tak intensywnie ostatnie półtora roku, dwa lata? Wcześniej ta książka powstawała, ale ona była pisana wierszem. Taki był jakiś szalony pomysł, żeby zrobić tą całą historię, opowiedzieć niezwykłą, epicką historię za pomocą 13 głoskowca ze średniówką. Nie wiem, co mnie naszło, ale myślę, że przeczytałbym to ja, być może moja polonistka, no i może mama, ewentualnie teść dla mojej przyjemności. No, nie była to forma, była to forma bardzo archaiczna. I tak w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że no żal mi tych wierszy, no ale można je pociąć, wykorzystać na zasadzie, nie wiem, jak Tolkien wykorzystywał swoje wiersze jako psalmy do Śródziemia i do Władcy Pierścieni. Nie? Więc tak wykorzystałem te wcześniejsze lata twórczości, nie? No i teraz tak, ja sobie patrzę na tą książkę i patrzę na jej okładkę. I teraz historia jest taka, że ja pamiętam 2 albo 3 lata temu spędziłem, akurat jakoś tak się przypadkiem złożyło, że to była noc kupały, no. Pojechałem w tą noc kupały nad Mialinowską skałę, rozpaliłem tam sobie ognisko i tam sobie siedziałem, licząc na to, że mi się przyśni coś fajnego. Co prawda mi się nie przyśniło, a wygląda na to, że dobrze, że ja w ogóle stamtąd wróciłem. Ale nie powiesz, na pewno miałeś pewne wrażenie, że nie jesteś w normalnym miejscu w pełni. I na pewno nie jestem pierwszym, który na tej malinowskiej skale coś tam widzi, tak? Bo ta malinowska skała bierze udział w tej książce trochę, tak? Ona jest jej bohaterem i to jest tak naprawdę, jeżeli miałbym powiedzieć o jakimś bohaterze spoza bohaterów w takiej formie, jakiej myślimy, czyli cielesnych, myślę, że ona jest bardzo ważnym bohaterem tej książki. Więcej nic nie powiem, ale podsycam trochę twoją wyobraźnię i jeżeli chcesz się dowiedzieć, co to było za wrażenie podczas tej nocy kupały, to myślę, że ta książka może ci trochę rozjaśnić. No i teraz tak, to jest ta malinowska skała i teraz ona jest tutaj właściwie narysowana czy sfotografowana. Nie, to jest fotografia przerobiona na grafikę komputerową. I teraz wielu z państwa wie, co to jest malinowska skała, ale wielu z państwa na pewno nie wie, co to jest malinowska skała. Malinowska skała to jest miejsce na granicy pomiędzy Szczyrkiem a Wisłą. Zgadza się. Z Białego Krzyża tam można w 40 minut, 40 godzinkę minut, może. Tak. Dla wprawnych tam biegaczy to w parę minut. Tak, ale... tak, tam sobie można przydreptać. Tak. Z miejsca jest niesamowity widok. Jeszcze pamiętam, jak to było otoczone drzewami. Teraz nie ma już tych drzew tam, przy tej malinowskiej skale. No i cóż, no i ta malinowska skała tutaj i wygląda na to, że ona ma coś w sobie i wygląda na to, że tam coś się rzeczywiście działo dawno temu. A tutaj się dowiemy, co się tam działo. Tak. Albo co mogło się dziać.
co mogło się dziać na pewno. Ja powiem szczerze, że wiele lat temu mi przyszło do głowy już, żeby książkę napisać, w której ta Malinowska skała będzie ważnym, istotnym punktem, bo powiem Ci, tak jak Ty miałeś Noc Kupały, tak jak ja kiedyś tam trafiłem we mgle całkowitej i przyłożyłem ucho do tej skały i słowo Ci daję, byłem pewien, że ona oddychała. I nie wiem, dlaczego tak się działo, ale mój kolega był ze mną i również to sprawdzał. I mieliśmy niesamowite, bo to było, wiesz, zbiorowo odczuliśmy to samo na tej skale. To było bardzo ciekawe doświadczenie i wtedy pomyślałem, że mam do czynienia rzeczywiście z takim mistycznym miejscem. A to po drodze, jak tam wychodziliście, to Wiśniówkę? Nie, też nie, nie, Wiśniówki nie było. Wiśniówki akurat nie było, aczkolwiek bardzo ciekawe to było miejsce wtedy. Wyobraźnia zrobiła swoje też. Czyli akcja się dzieje, Szczyrk, Wisła, tak? Gdzie tak. Jeszcze? Brenna, zamek na pewno żywiecki, no ale wykracza też poza ten teren, gdzieś tam pojawia się już klasztor cystersów. Przybyli tutaj z taką misją chrystianizacyjną, powiedzmy gospodarczą. Cystersi czyli wtedy byli tam takim... mieć jakiś swój przyczółek po przyczółek. Prostu. O tych czasach też nie za dużo wiemy, bo są takie doniesienia pewne historyczne, pewne kroniki, ale XV wiek i mała... nawet nie miejscowość, nawet nie przysiłek, to wtedy był fragment ziemi, na której oni się zatrzymali, z której szybko uciekli, bo się okazało, że Szczyrk nie jest takim fajnym miejscem do uprawiania ziemi i no bo Szczyrk był trudnym zawsze miejscem. Sama nazwa Szczyrk, czyli te szczyrkające kamienie przy obróbce ziemi, przy pracy na roli, to sprawiało dużą trudność, więc cystersi długo na tych ziemiach nie byli. Ale wiemy, że byli w XV wieku, wiemy, gdzieś tam się cystersi kręcili, mieli tam swój jakiś przyczółek, gdzieś tam misję. Musieli mieszkać. No i mamy tam bohaterów, którzy są kim? Są ci bohaterowie. Tak, to jest taki przekrój ciekawy. Mamy młodego Wagnera, mamy takiego chłopaka, który właśnie jest chłopakiem, jest z rodziny dość bogatej, no i wciąż nie może dorosnąć. Czy ta książka mu pomoże dorosnąć, to już polecam do lektury. Mamy Klimka, rozbójnika, który jest krewki, jest charakter taki maguralski. Mamy służącą, która ma w sobie często więcej odwagi niż niejedna królowa. Ogólnie ci bohaterowie są rozbudowani. Mamy też głównego antagonistę zła. Tam oś dobra i zła jest zaznaczona, aczkolwiek w tej powieści, czyli jest jak w baśni, można łatwo wskazać, jeżeli ktoś miałby wypisać bohaterów po jasnej stronie, ciemnej stronie, jest ten podział możliwy. A jak bardziej się zagłębimy w ich jakby charaktery, życiorysy, okazuje się, że tutaj każdy jednak musi walczyć ze swoimi demonami. Tutaj ten podział nie jest taki oczywisty. Mimo, że tak jak mówię, książka ma sporo tych elementów baśniowych, czyli da się zaznaczyć, na pewno da się wybrać głównego antagonistę zła. To bez dwóch zdań. Nie? Na pewno się da wskazać bohaterów z nim walczących, ale tak jak mówię, po drodze muszą pokonać, przede wszystkim wygrać ze sobą samym. I to jest taka trochę opowieść, wydaje mi się, o każdym z nas. Nie? Bo żeby coś osiągnąć, musimy najpierw pokonać często samego siebie. No? Kiedy pisałeś książkę, mówiłeś półtorej roku ostatnim mniej więcej, ale z tego, co tak rozmawialiśmy, trochę ta zaraza paskudna dała ci też przestrzeni, tak? Jakoś dała. Tam, tak? Dała zaraza przestrzeni, bo no, to się w ogóle zaczęło, no tak, zaczęło się, trochę tam pisałem, tak jak ci mówiłem, trochę tam tato czytał, nagle tata też umarł, to co mówiliśmy i prawie w jednym czasie wybuchła pandemia. No i teraz tak. Nałożyły się takie dwa czynniki, dlaczego ja ją skończyłem w ogóle, bo jestem strasznie leniwy z założenia. W procesie twórczym ja to tak mi się wszystko toczy wolno. To się toczy, to zawsze dociera do końca, ale jestem ogólnie z założenia taką istotą dość opieszałą. No tu nagle tak, pojawia się pandemia, jesteśmy zamknięci przez kilka miesięcy, jest lockdown. Ja sobie nagle uświadamiam, że hola, nie jestem tutaj na zawsze, nie? Bo tak myślałem, że nikt z nas, nie? I nagle może warto to skończyć, tak? Może warto zamknąć ten etap, żeby pójść dalej. No i oczywiście więcej czasu wolnego, więcej przebywania w domu i też taki klimat. No bo jednak ta zaraza sprzyja pisaniu horroru, no umówmy się. Jest człowiek zaniepokojony. Jak jest człowiek zaniepokojony, przelewa to na papier i robi niepokojącą książkę. Taką mam przynajmniej nadzieję. I teraz jeżeli chodzi o książkę, to tak. Ja tu mam nadzieję, że tutaj mi się uda załapać z autografem, oczywiście. Ale tutaj Państwo też by może chcieli sobie taką książeczkę zdobyć, nabyć, kupić, dostać. Gdzie?
można ją dostać? Gdzie można ją dostać? Tak, może tak, najpierw lokalnie, bo jest bardzo lokalna, więc najpierw lokalnie. Lokalnie można ją dostać chociażby w bibliotece Klimczok, gdzie u pani Steni można ją, właścicielki, dostać. W domu handlowym Klimczok, na dole, w legendarnej bibliotece. Księgarni. Księgarni, tak, przepraszam, tak. Bibliotece, księgarni. W naszej kultowej księgarni oczywiście można ją dostać. Można ją dostać w moim sklepie autorskim na www.straszy.pl. Prosty adres, www.straszy.pl. Tam można dostać... Robimy ten napis tutaj na dole żeby go było widać. Tak. Mam nadzieję, że udało mi się, nie zrobiłem błędu ortograficznego żadnego, że wszystko jest dobrze i go powinno być teraz widać. Tak, dokładnie. Tutaj przelatuje. Dokładnie. Tam jest w twardej, w miękkiej oprawie i wybuchu. No to z takich miejsc lokalnych. Ogólnopolsko jest w wielu księgarniach dostępny, głównie internetowych. Czy to jakieś Bonito, motyle książkowe, jak tania książka. Te takie główne, powiedzmy, Legimi można kupić, na przykład e-booka. Jeżeli ktoś ma abonament na Legimi, to można sobie ją wypożyczyć w abonamencie na swój czytnik, też na Kindle, czy na jakieś inne wynalazki. Akurat z czytników nie korzystam, bo lubię zapach papieru, ale jak ktoś lubi to... Zapach czytników, to ten czytnik pachnie świeżym drukiem. Okej, okay. No to fajnie. W takim razie bardzo się cieszymy, że, no to, że nie często się zdarza, że tutaj nasi autorzy beskidzcy wypuszczają jakieś produkcje, a już szczególnie, żeby one były o nas, o naszym terenie, prawda? Mhm. Także cieszymy się, że takie coś się stało. Naszym gościem w Telewizji Bielsk był Paweł Sylwester Więzik. Paweł Więzik, ja Ciebie znam jako Paweł Więzik. Paweł Sylwester Więzik to tak jest... Teraz... Muszę powiedzieć tak. O tym, jeszcze na koniec naszej rozmowy. To ja bardzo się cieszę, że dotknąłeś tego tematu. Ja zawsze byłem tylko i wyłącznie Paweł Więzik, a głównie to byłem więzem. I to tak mnie znali, jeśli chodzi o twórcę. Mój tata, jak poszedł wybierać mi drugie imię, jak się urodziłem, nie powiedział nic mamie i wybrał imię Sylwester. No i mama mówi, no dlaczego Sylwester? Jakoś w ogóle Paweł, Sylwester, w ogóle, tak jakoś, nie wiem, moja mama nie była do tego przekonana. Mój tato powiedział, jak kiedyś napiszę książkę, to będzie dobrze wyglądać. Więc to w hołdzie dla mojego taty. Paweł Sylwester Więzik, PS Więzik, Postscriptum Więzik, bardzo literacko to zrobił, więc to w hołdzie dla niego. A gościem był Paweł Sylwester Więzik, autor książki Dreszcze Beskidów. I jeszcze zobaczmy tą książkę tu z bliska. Mam nadzieję, że kamera się wyostrzyła. No, dziękuję. Dziękuję.